W ramach 16. Nowochódzkiej Wiosny Muzycznej w Ośrodku Kultury imienia Kamila Cypriana Norwida odbywa się koncert zespołu Kulturka. Tak się złożyło, że w piosence lubię najbardziej tekst, a teksty zespołu Kulturki to zapis życia codziennego młodzieży, życia miasta. Często w tych tekstach pojawia się młody człowiek, który szwenda się po naszym mieście i ma różne problemy. Czerwone płotno włóż i na ulicy idź, rozpalić szary bruk, straży miejskiej się śnić. Czerwone płotno włóż i na ulicy idź, pomniki prawić w ruch. Te proste teksty, które wydawałoby się są tylko i wyłącznie napisane na potrzeby piosenki, mają głębszą treść. Skrót, który występuje w piosence, wynikający z tego, że musi być to utwór wierszowany, nie wszystkie te treści może przekazać, ale jak się tak wgłębić w tekst, można dokładnie siebie zobaczyć. Ja dla ciebie, ja nowa i okonał, bo to tylko byś został mi Lennonem, ja ci stworzę mi. Dla mnie hit. Ja dla ciebie jak nowa Yokono, po to tylko byś został mi Lennonem. Przyjdzie fala i wypłyniemy ja i ty. Jestem na budynku mieszkalnym wielopiętrowym na terenie Nowej Huty i obserwuję ptaki. Są to ptaki niezwykłe. Są to jeżyki, ptaki, które gnieżdżą się w szczelinach elewacji budynków albo w otworach stropodachu. 90%, a nawet więcej jeżyków gnieździ się wyłącznie na terenach zurbanizowanych, czy na terenach, gdzie miejsca noclegowe są stworzone przez człowieka. I w takiej sytuacji każdy budynek, który możemy zachować te miejsca, jest ważny do przetrwania tego gatunku. Jeżeli chcemy ochronić jeżyki, to musimy poznać, w jaki sposób, w jakim stopniu budynek jest zasiedlony przez ptaki. Montujemy budki, jeżeli jest zgoda na to, żeby te miejsca lęgowe zamknąć i przeprowadzić te gnieżdżące się jeżyki do budek lęgowych. Sprawdzamy, czy stropodach jest w ogóle zajęty przez ptaki, a jeżeli jest zajęty, to gdzie znajdują się te gniazda, ile ich jest. Sprawdzamy także takie parametry jak wielkość otworów wejściowych do stropodachu, grubość ścian, grubość warstwy ocieplającej, jeżeli już taka jest montowana. Rezultatem takich prac jest ekspertyza ornitologiczna, która określa liczbę miejsc lęgowych, określa zalecenia związane z ewentualnym montażem budek albo zabezpieczeniem tych miejsc lęgowych, które były. No, zwykle montuje się budki i wtedy trzeba określić, ile tych budek ma być, w których miejscach budynku mają być zawieszone. Można czasami zauważyć zwiększone zainteresowanie mieszkańców okolicznych budynków, jeżeli widzą ornitologa, który z lornetką obserwuje ptaki z dachu budynku albo wchodzi do tego stropodachu. No, generalnie większość mieszkańców nie wyobraża sobie, że podejmuje się takie bardzo precyzyjne działania w celu ochrony ptaków. No i to jest duże zaskoczenie. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, oddział Dzieje Nowej Huty, przedstawia wystawę poświęconą historii muzyki rozrywkowej w Nowej Hucie. Tytuł wystawy: Zagrajmy to jeszcze raz. Muzyka Nowej Huty 1950-2000. Wystawę podzieliliśmy na 6 części. Zaczynamy od historii lat 50., jazz i piosenka masowa. O Nowej to Hucie piosenka, o Nowej to Hucie melodia. Jest taka prosta i piękna, i taka najmilsza w melodii. Lata 60. to big beat, czyli polski rock and roll, ale także piosenka kabaretowa. Lata 70. to muzyka popowa, także początki fusion, czyli połączenia jazz z rockiem. Chłopcy,
lata 80. to boom rockowy. Lata 90. to muzyka nowej fali. I lata współczesne to muzyka hip-hopowa, ale także muzyka rockowa. Cave, to każdy prawdziwy rym, rap z prawdziwego zdarzenia, nie w myślonej braci Grimm. Taki mnie najbardziej cieszy, zapisze nie jeden zeszyt. Słuchanie muzyki, słuchanie tekstów od lat 50. do współczesnych doskonale ilustruje historię tej dzielnicy. Można w nich wyczytać to, co się tutaj działo w ostatnich 60 latach. Od euforycznych piosenek o budowie Nowej Huty, po piosenki z lat 90. czy współczesne, które opisują nie tylko piękne aspekty życia w dzielnicy, ale przede wszystkim zajmują się tym, co złe i to, co należy w tej dzielnicy naprawić. Daję życia tam ci, w końcu zjedziemy do domu i utrzymamy to w garści.